Poproszono mnie wczoraj, żeby nakręcić, sfilmować skrzemieniałe drewno, które można znaleźć w terenie. No i tutaj taki, o, nie najmniejszy, oczywiście też nie największy, ale jest taki bardzo, bardzo płaski, fajny. No, tak wygląda skrzemieniałe drewno. Oczywiście nie każdy kawałek można tak łatwo rozpoznać, ale jeżeli coś trafię jeszcze, to oczywiście to nagram. Malutki, ale za to bardzo uroczy fragment skrzemieniałego drewna z doskonale widoczną budową. No to co, mogę pokazać jeszcze jeden kawałek skrzemieniałego drewna. Dodam tylko od razu, że skrzemieniałe drewno, czy skamieniałe drewno, często charakteryzuje się jakimś tam podobieństwem, jeżeli chodzi o konkretne miejsce.